Siema, tutaj UAS i zapraszam was na kolejny odcinek serii The Binding of Isaac Repentance. Udało się ostatnio trochę pograć, nawet nie najgorzej. Pierwszą alternatywną postacią, którą był Judas, trochę udało nam się odblokować rzeczy, no a teraz spróbujemy... O, zaraz, muzykę sobie zmienimy na zwykłą. I zrobimy sobie kolejny challenge, który będzie Picaran. 41, lecimy. No i tak. Mamy Marbles, mam Spurs, które daje nam możliwość trzymania dwóch trinketów na raz. No i poza tym mam z boxa. Zaczynamy jako Isaac, musimy pokonać Isaaca. Mamy dostępne sklepy i treasure roomy, o dziwo, ale w treasure roomach nie będzie przedmiotów, tylko będą trinkety. Ogólnie praktycznie wszędzie będą trinkety, chyba tylko w sklepie i w devi roomach nie będą. Tak to wszędzie mamy trinkety. Będziemy musieli grać trinketami. No i Marbles działa trochę inaczej niż zazwyczaj. Marbles bodajże ma 5-10% szansę na to, że jak dostajemy obrażenia, to wchłaniamy trinket. A tutaj za każdym razem, jak dostajemy obrażenia, wchłaniamy trinket. Także lecimy. I tu trinkety są wszystkie odblokowane. Nieważne, czy je odblokowaliśmy, czy nie. Także taki challenge na znajomość trinketów. Kids Drawing to jest nowy trinket z Repentance. Gdy go mamy, mamy 1/3 transformacji w Gapiego, także miłe w sumie. To chyba daje nam szansę zapłacić przedmiotami za kasę, na przykład w devi roomie zamiast za zdrowie. W sumie ciekawe. Co by tu wziąć? Brainworm w sumie działa tak jak samo naprowadzanie, trochę samo naprowadza, tak mi się wydaje. Jera, to jest ciekawe. Czy Jera nie podwaja trinketów? Ciekawe, tak mi się wydawało, że może podwajać. Spróbuję tę złotą kupę zniszczyć. Trochę kasy będzie. A, zawsze coś. Właśnie, tak jak wspominałem, sklepy są normalne. Dobra, co tu jest? A, tego nie chcę. Friends Box. Nie no, raczej Mouse Boxa nie wyrzucamy w tym challenge'u. Bo głównie będziemy grać na trinkety. O, właśnie, tak działa Brain War. Widzicie? Nakierowuje się na przeciwników. Czyli przydatne. Właśnie tutaj chcemy dostawać obrażenia, bo wchłaniamy trinkety. Od razu. Możemy korzystać z kolejnych. Zaraz spróbuję wchłonąć jakieś w Curse Roomie, chyba nawet by się przydało. O, ma szansę spowolnić. Dobra, na razie wezmę sobie te. Pójdziemy sobie do Curse Roomu. Chociaż nie, nie mam bomby. A znając życie, zawsze jak nie mam bomby, to jest Curse Room z niebieskimi ogniskami. O, o dziwo nie. O dziwo nie. Dobra, ten sobie weźmiemy. Nie wiem, czy chcę płacić za wszystko kasą. Chyba nie. Wiggle Worm. O, raczej nie chcę tak strzelać. Weźmy sobie ten trinket, bo on zwiększa szybko strzelność familiarów. Tego nie chcemy. Nie pamiętam dokładnie, jak on działa, ale to nie jest za dobry trinket. Dobra, tu sobie wrócę po Soulhearta. I idziemy dalej. O, tego w sumie też mogę wziąć. Jak już mam. Ma szansę spowolnić chyba, tak, wrogów, o ile dobrze pamiętam. To też jest nowy trinket z Repentance. Jak jakiegoś nie będę znał, to pewnie go nie wezmę. Pewnie nie. Dobra, dawaj monstro. Rozgrzewka na początek, monstro. A, ładnie działa ten trinket. Ta szansa nie jest wcale taka zła, szczególnie, że to jest boss. A u niego te statusy jeszcze rzadziej się uaktywniają. Dobra, jeszcze trochę, zobaczymy, jaki trinket dostaję, bo przypominam, itemu nie będzie. Tylko w sklepie i w devi roomach będą. O, miło, Soulharcik.
Shiny. A to jest dobry item. Jak rozwalimy kamienia, to dostajemy kasę. O ile się nie mylę, zaraz jeszcze raz zobaczę. Tak, na pewno? A nie, nie, to ten zwykły kamień chyba tak robi. A ten chyba podświetla nam specjalne kamienie, tak mi się wydaje. No dobra, to też go wezmę. Teraz zrobimy sobie tak. Wchłoniemy je. Tutaj biorę Soul Hearta. No i lecimy dalej. Będziemy grać na Devirumy? Chyba tak, chociaż będziemy mało HP-upów dostawać, bo nie ma itemów. To jeszcze nie wiem. I to tyle. Tam chyba żadnych itemów nie chciałem. Mam Mierę jeszcze, pamiętam. Tylko nie wiem, co chciałbym podwoić tą Mierą. Sacrifice Room. Curse Room. No dobra, ostrożnie z tym pająkiem. Bo on bombę nam da. No, chociaż nawet w sumie fajnie pomógł. Ale piękny trinket się trafił. Dziękuję, gro, dziękuję. Za ten ogromny troll w poprzednim odcinku na koniec. Musisz się zrehabilitować teraz. Zobaczcie sobie poprzedni odcinek, końcówkę, bo to, co tam się stało, to jest jakaś masakra. Szansa na to, co tam się stało, jest tak mała, że po prostu nie wierzę w to do teraz. Chyba, że to jakiś inny item był z tego przedmiotu pod spację Dead Sea Scrolls, bo się nie przyjrzałem. No ale dobra, nie gadajmy o poprzednim odcinku, tylko skupmy się na tym, co się dzieje tutaj. Sklepik. To by było bardzo dobre. Wszystko, co może podładować mam z boxa, jest bardzo dobre. Tylko brakuje trochę kasy. Pandora's Box też jest dobre. Mógłbym od razu użyć. Tylko, że nie pamiętam, co robi na celarze drugim. No, ale trudno. No, ale nie, no super. Cancer. I właśnie, zapomniałem, mam z boxa przecież mamy. Podwójny efekt trinketów. Dwa razy mocniejsze są. Szansa na przeszywanie wrogów. Mogę wziąć na razie. Trzeba gdzieś się zranić. Do Curse Roomu jak pójdziemy, pewnie to się zranię. Bo tak ranić się od wrogów to raczej nie chcę. Wolałbym tego uniknąć, jak mogę. Dobra, nieważne. Przepraszam, że to powiedziałem. Przepraszam. Dobra, tak czy siak kolejne trinkety wchłonię. Te Kerfthorn by były fajne. Nie wiem, co to robi, ale i tak tego nie wezmę. A nie, dobra, przypomniało mi się. Chyba sprawia, że familiary są bardzo blisko ciebie. Normalnie chodzą za tobą jak zawsze, tylko że są znacznie bliżej. No, jakoś bardzo by nie pomogło. Tym bardziej, że nie ma żadnych familiarów. Dobra, fajnie, tak się zbierają te trinkety. Powoli. No i można grać. Kolejny trinket. Spawnuje chyba właśnie takiego familiara. No dobra, może być. Możemy iść na bossa? Możemy. Fajnie działa to spowolnienie. Szansa na spowolnienie, szansa na przeszycie wrogów. Sigil of Bahomet. Kurde, nie wiem, co to robi. To też jest jeden z nowych. Ale nie mam pojęcia kompletnie, co on robi, a nie chcę ryzykować. Może być fantastyczny, no ale nie wiem, co on robi. Nie chcę ryzykować. No słabe, no. No słabe. Dobra, idźmy do Curse Roomu. Przy okazji się zranimy po drodze. Wchłoniemy sobie te trinkety. Zrobimy sobie miejsce dla kolejnych. No nie mam tej kasy, co? Nie mam. A chciałem tą baterię kupić w sklepie. Soul Heart, miło. Kolejny Soul Heart, ale fajnie. Dobrze, bo tu zdrowie jest bardzo ważne, bo nie dostajemy żadnych HP-upu, nie ma itemów. Kurde, no nie ma, no. Woreczek mogę kupić. Dobra. Jerą pewnie mógłbym się gdzieś pobawić i pewnie bym zdobył tę baterię, no ale już nie chciałem się aż tak patrzeć na wszystko. No sorry, no. Nie wiem, czy Jara nie podwaja trinketów, nie pamiętam.
Znaczy podwaja, w sensie, że podwaja trinket, ale drugi jest losowy, nie ten sam. Co wcześniej. Ale nie wiem, czy tego nie zmienili, kurde, to jakbym sobie podwoił. Tego. Cancer. No ale trudno już, dobra, nieważne, nieważne. Idziemy dalej po prostu. Idziemy dalej, bawimy się trinketami. No, przynajmniej pokoje miłe na razie. Cavesy, basement, tak spokojnie jest. O kurde, jaka miła skrzynka. Tutaj mam jakiś item, który zwiększa mi drop ze skrzynki. Co za fajna skrzynka. Czy ja właśnie dostałem 8 bomb z jednej skrzynki? Jakoś tak. Fajna skrzyneczka. No, nie chciałbym cię zabijać jeszcze na razie. Dobra, elegancko. Co my tu mamy? Kolejny soul heart. Kurde, fajnie z tym zdrówkiem. Miło. To tym bardziej chciałbym na Devil Roomy pograć trochę. Może Angel Room się trafi? Jest szansa, zobaczymy. Chodź tu gnoju, może bombę dasz kolejną. A ty gnoju. O, ale fajny trinketcik. Safety Scissors. Zamienia troll bomby na zwykłe bomby. A jak to będzie działać? O kurde, nie spojrzałem. Jak to w takim razie działa, bo to roluje wszystkie itemy, ale ja nie mam itemów, tylko trinkety. No nie chcę ryzykować też. Nie chcę, wybaczcie. Bo mam dobre trinkety teraz. To Black Runa też jest fajna, no ale... Ale co ja chcę Jerom podwajać? To jest problem. Nie wiem, co chcę podwoić Jerom. Zobaczymy potem. Black Runa też jest dobra, mogę sobie wchłonąć item, ale właśnie to nie ma itemu. Chyba, że w sklepie coś kupię i potem wchłonę. Można i tak. Nie pamiętam, co to robi. Chyba nas leczy, jak zabijemy kilku wrogów. Tak mi się wydaje. Leczy nas pół serca chyba, jak zabijemy kilku wrogów. A, dobra, może być. I tak nic nie mamy. I tak nic nie mamy. Do sklepów się opłaca chodzić, bo to jest jedyna rzecz z Devil Roomami i Angel Roomami, gdzie można coś zebrać. Ale nie ma nic ciekawego. Chyba, że użyję Jary i sobie wezmę wszystkie te. Ale wstrzymam się. Bo Jara nie podwaja itemu z piedestału, tak? Tylko Diplopia. Kurczę, bo nie pamiętam już. Nie, niemożliwe. Skrzynki złote to tak. Jeżeli o to mi chodzi, ale zwykłych itemów to nie. Voltage Starving. To chyba sprawia, że teraz nie możemy ładować itemu pod spację. Tylko jak zabijamy przeciwników. Nie. Teraz nie możemy ładować itemu pod spację, ale jest znacznie większa szansa właśnie, że baterie wydropią. To jest, kurde, w sumie bardzo dobra. Charm i Feel Slucky. Nie wiem, co to robi, więc nie biorę tego. Co to może robić? Coś ze szczęściem, Charm. Ale nie wiem, to nie będę ryzykował. Kurde, to w sumie jest spoko. Nie będzie mi się normalnie item ładował, ale jest duża szansa na zwykłe baterie. Store credit bym sobie wziął. O, teraz możemy iść się uderzyć gdzieś. Ciekawe, czy store credit będzie działał raz, czy więcej. Bo store credit daje nam jeden item darmowy, chyba. A ciekawe, że jak go wchłonąłem, to da więcej. 3-drop charm. Nie wiem, co to robi, nie będę ryzykował. Nie wygląda na zły trinket, ale mimo wszystko nie będę ryzykował. Kurde, nie wiem, czy tą Black Runę wziąć. Zaraz, zobaczę. Najpierw pójdziemy sobie do bossa i może Devil Room albo Angel Room się pojawi, to może coś wchłonę, zobaczę. Bo nawet nie wiem, czy Jarę chcę.
Kurde, nie chcę tego trinketu. Halo, przepraszam. Przyjacielu, ale cię nie chcę, sorry. O, mega mo, fajnie. Ja nie jesteś taki groźny. O, dobra, dzięki. Co ja tam wchłonąłem? Widelec. Spoko. Black Feather. Black Feather, Black Feather. Z niektórymi itemami z Devil Roomu zwiększa nam damage. Chyba no to sobie zostawię. No i tyle. Jednak Jerę wezmę mimo wszystko. Dobra. Nie wiem, gdzie może być Secret Room, jak tutaj nie ma. Nie chce mi się szukać. Kurde, gdzie może być, znaczy Super Secret Room tutaj? Ale dziwne. Nie mam pojęcia, gdzie on mógłby być. Nieważne, chodźmy dalej. Weźmy sobie tego coina. No bo mogę. Może na kolejnym sklepie coś będzie. Może nie będzie stać w końcu. Flooded Caves, Curse of the Blind. A. Nieważne. Nie, no w sumie ważne, bo Devil Room. Dobra, ale Curse of the Blind mnie tak bardzo nie boli jak normalnie, bo i tak są same trinkety. Jeszcze jakoś przeżyję. Dobra, chodź tu gnoju. Ciekawe, czy oni dają itemy, te grzechy. Czy też trinket dadzą, jak ich załatwię. Interesujące. Kurde, ta kostka mnie interesuje, szóstka. Czy jakbym przemienił itemy, czy bym dostał trinkety, czy normalnie rzeczy? Normalnie itemy, pasywne jakieś. Ale nie chciałem ryzykować. Tęczowa kupa, złota kupa, ale fajne rzeczy się trafiają. Miło. W końcu kasa, jest fajnie, fajnie. O, the left hand. Nie wiem, czy chcę czerwone skrzynki, nie bardzo. Czemu mi zniszczyło tęczową? A ten mi zniszczył. Ten na dole chyba. No to super. Kerosrum, możemy przejść. Od razu sobie połknę ten item. Lock up. Już wziąłem tą pigułę. Z reguły nie lubię brać piguł, no ale... zaryzykowałem. No, tu by się trinkecik przydał, ten co pozwala mi przechodzić po kolcach. Nie wiem, czy to dobrze, że połknąłem tamten item, który nie pozwala mi ładować mouseboxa. Niby znacznie większa szansa na baterię, no ale nie wiem, czy to się zwróci. Na razie się zwraca. Swallowed Penny, może być. Hanged Man, okej. No to sobie użyję tutaj. Tu była jakaś złota skrzynka, tak? Niech będzie. Okej. Idziemy dalej. Kurczę, dziwnie się tak gra z trinketami. Dziwne to jest, naprawdę dziwne. No na razie się zwraca, zdecydowanie się zwraca. Wooden Cross, efekt Holy Mantle na pokój. Ja nie wiem, czy to jest takie dobre, o dziwo. Musiałbym na końcu poziomu tego używać. Żeby sobie wchłaniać itemy kolejne. Musiałbym się najpierw pozbyć Holy Mantle właśnie z Wooden Crossa. No ale dobra, niech będzie. Na koniec poziomów najwyżej będę kombinował, czy chcę coś wchłonąć. No i właśnie, teraz nie wiem, co to jest. Gdzie jest moja Jera? Czemu ja ją zostawiłem? Albo pigułę zebrałem pod koniec. No ta. O Jezus. Faktycznie, bo ja pigułę zebrałem. A to może tą Jerę użyję w tym sklepie? To wygląda interesująco. Daj mi tą Jerę. Dobra, wchłonąłem sobie Swallowed Penny i Wooden Crossa, fajnie.
Teraz za każdym razem, jak otrzymam damage, jeszcze przy okazji trochę kasy wydropi. Nie muszę się bać troll bomb, bo mam safety scissors. Okej, okej. Dobra, dobra. Wow, Apple of Sodom, to też jest nowe. I też nie wiem, co robi. Także wyrzucam to. Na razie to wyrzucę. Dobra, niech będzie tutaj ta Jera. A, zapomniałem, że Jera nie podwaja itemów. To w sumie bez sensu. Rosary Beat, zwiększa szansę na Angel Room. To w sumie ja sobie to wezmę. No i to tyle. Nie wiem, czy ten trinket z darmowym sklepem, jednym itemem, nie działa też na Devi Roomy. No ale nie, chcę na Angel Roomy chodzić. Dobra, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. No, powinienem jak najwięcej pokoi czyścić, szczerze mówiąc, żeby jak najwięcej trinketów spawnować. Speed up, fajnie. Vibrant Bulb. Zwiększa staty, jak mam naładowany przedmiot pod spację. No raczej nigdy nie będę miał naładowanego przedmiotu pod spację. Na maksa. Jest trochę zdrowia. O, właśnie, mogę się ranić. Super, super. Czyli to sobie wchłaniamy. I teraz tak, pójdziemy sobie po tamten i też od razu go wchłonię. Wchłonę. Ale zaraz, tu jeszcze był jakiś fajny, może po drodze? To nie wiem, co robi. A, pokonałem sobie bossa najpierw. Niech będzie. Dobra. A, ty nie jesteś taki niebezpieczny, damy sobie z tobą radę. Jeszcze długa droga przed nami do Isaaca. Dobra, fajnie. Gilded Key, Less is More. Też nie wiem, co to robi, kurde. Tyle tych nowych rzeczy. No i tego się bałem. Nie wiem, co to jest teraz. Dobra, nie biorę tego. Wolę może na Angel Roomy. Jak się trafią, no Curse of the Blind. Wie, kiedy się trafić Curse of the Blind, wie. No naprawdę, no. Dobra, tu jeszcze jakiś trinket zostawiłem, co to jest? Left hand, a to nie chcę left hand. Tego nie mogę otworzyć, bo się nie da przejść. Dwa serca, dwa i pół. Możemy sobie trochę pograć na tej maszynie. Może kupię te dwa itemy ze sklepu. Ja za jeden i tak zapłacę. A za drugi za darmo będzie. Dobra, już mogę grać. Już nic tu nie wchłonę. Żadnego trinketu nie chcę. Dobra. Tam jest 2,5 serca, pamiętam. Tu jeszcze jest 1,5. Tu jeszcze mogę trochę pograć. Dobra. Ciekawe, czy z maszyn możemy dostać itemy, właśnie. Czy mogę z maszyny dostać Ivy Buga albo ten drugi. Tą drugą torebkę, która przyspiesza nas i daje HP upa. Dobra, chodźmy po zdrówko, pójdziemy sobie po drodze do sklepiku jeszcze, no i możemy stąd wychodzić w sumie. Może Secret Room jeszcze znajdę po drodze. Nie wiem, czy mi się chce. Może tu być w sumie. Nie. Tutaj nie może być, na górze też. A, to nie wiem, gdzie może być, koło dwóch pokoi, nie będę szukał teraz. Godzina. No to idziemy stąd. Nie wiem, co robią te trinkety, nie chcę ryzykować. Pewnie nie są złe, no ale nie będę sprawdzał na własnej skórze. Złota skrzynka. Tu może być coś dobrego. Dobra, no to otworzymy ją sobie. Nic ciekawego. Straciliśmy już Wooden Crossa. Szybko, szczerze mówiąc. Szybciej niż myślałem. Dobra, dalej mi się podoba ten dźwięk tych rozpadających się kościaków, jest taki fajny.
Dobra. O, to jest spoko. Właśnie dziwne, że żadnych tych nie dostałem. Jeszcze penny, żadnych tych trinketów, a jest ich dosyć sporo. Ten akurat spawnuje nam muchę za każdym razem, jak zbierzemy monetkę, także fajnie. Judgment. O, nie wziąłem Jery ze sobą chyba, a nie, użyłem jej w sklepie poprzednim, no tak. Dobra, nie było tematu. Ouch. Dobra, i tak wszystko chcę odkrywać. Żeby jak najwięcej, ojojoj, trinketów spawnować. Zapomniałem, że mam safety scissor, się przestraszyłem. Niepotrzebnie. Child's Hearts, nie pamiętam co robi ten trinket, a to jest stary trinket. No coś z czerwonymi sercami na pewno. Więc chyba go zostawię. Dokładnie nie pamiętam, ale raczej go zostawię. Coś z czerwonymi serduszkami. No niech będzie. O, akurat to przyjemne. Jak rozwalimy kupy, to mamy chyba muchy. Dokładnie. Może być. Może być. Możemy sobie wejść do crossroomu? Możemy, chociaż życie już mi się kończy. No ale wejdę. Zaraz, zaraz. Nie, 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 wchodź, po co? Jest secret room. Tutaj masz przecież secret room. Zniszcz sobie tego, fajnie. Co my tu mamy? Chyba nic ciekawego. No nie. Mogę się zranić. Dobra, może ktoś mnie zrani po drodze. I tak na razie więcej trinketów nie ma. Dobra. No, z czymś takim to ja nie pokonam Majzeka, nie ma mowy. Muszę się bardziej wzmocnić. Ale już coraz więcej tych efektów się zbiera. Już zapomnę zaraz pewnie, co ja mam w ogóle przy sobie. Dobra, fajnie. Kurde, ale mnie nos swędził. Rety. No to sobie kupiłem itemy za 96 coinsów. Dobra, jeszcze jeden sklep będzie. No to albo będzie Curse of the Blind. Znając życie, albo ten, Super Grid. Czemu ja nie kupiłem przedmiotów z tamtego sklepu? Miałem kupić przecież. Kurde, zapomniałem, mówiłem, że kupię i sobie poszedłem. No brawo. Kompletnie zapomniałem. Nie no, super. Miałem kupić i sobie poszedłem. Dobra, może będzie Age Room, może być. Byłoby fajnie. Bo tam może być item normalnie. A skoro w Devil Roomie są, no to tym bardziej w Angel Roomie powinien być. No ja tego nie chcę, chyba jak dostajemy obrażenia, to zwiększają się damage. Nie wiem, nie wiem. O, myślałem, że dwa trafię, źle stanąłem. W sumie to nie wiedziałem, że to będzie Super Secret Room. Chciałem tylko ogniska rozwalić. Tak przez przypadek się trafiło. Zaraz, gdzie tu jest jeszcze trinket? Ty, ciebie też mogę połknąć. Fajnie. Chodźmy na bossa, zobaczymy kto będzie. Brownie, o kurde. Nie lubię z tą walczyć. No nie lubię, no. No nie podobasz mi się. No i nie podobasz mi się. Ale dobra, damy radę chyba. Elegancko. Holy Crown. Czy to nie daje... Angel... Chyba daje Angel Room, a szansę na Angel Room w katedrze.
No ale to się nam nie przyda, bo katedra to jest koniec. O, ale to jest interesujące. Abaddon jest teraz znerfiony. Nie daje 6 black cardów, tylko 3 albo 2. I za każdego czerwonego... Za każde czerwone serce daje black carta. Ach, no ale chyba i tak wezmę, bo damage. Dobra, niech będzie. No, daj 2 black carty i za każde czerwone serce black carta. No, może być. Damage up. To zawsze biorę. Pogram na tobie może chwilę? Bo mogę. Dużo kluczy i tak nie będę potrzebował. O, glutki. Fajne, fajne. Zranię się raz, żeby wchłonąć te trinkety. No i dobra. Mamy glutki. Tak mi się wydaje, że ten przedmiot, ta korona, którą zebrałem, daje Angel Roomy, szansę na Angel Roomy w katedrze. Tak mi się wydaje, tak czytałem, o ile pamiętam. Kurde, te nowe trinkety też czytałem, no ale już pozapominałem. Bo tak raz, dwa razy przeczytałem, to nie zapamiętam wszystkiego. Na pewno, nie? Dobra, Abaddon trochę pomoże. To już lepiej to wygląda. Ale dalej nie wiem, czy ja pokonam Isaaca z tym, co mam. Nie jestem pewien. Monkeypa. Może dać black hearty po otrzymaniu obrażeń, ale nie pamiętam w jakich okolicznościach. Chyba musimy czerwone serca otrzymać. Albo jak nie mamy, zobaczymy. Tak czy siak wchłonę to pewnie. Chyba jak będziemy mieli pół czerwonego serca, nie pamiętam. Jakieś obrażenia tam musimy dostać. Mam spear, zwiększa drop soul heartów. To może być, bo i tak już nie mamy czerwonych serc. Aha, mogłem tylko wybrać jeden. A to był Judas Tong, to i tak bym z tego nie korzystał. To nam daje efekt, że Devil Dealer z 2 czerwonymi sercami mają 1 czerwone, no ale... Chyba to by nie działało, jak już byłem w Devil Roomie. Co to jest? Bo to też jest nowy trinket. Mam slok, nie wiem co to robi. Więc nie będę ryzykował, ale to chyba nie jest zły trinket. No właśnie, tu znajomość trinketów jest bardzo ważna. Niestety, ale tak. A ja zazwyczaj znacznie gorzej pamiętam trinkety niż zwykłe itemy. Secret room nie tutaj, a to gdzieś indziej będzie. Dobra, no zbieramy zdrówko w takim razie teraz. O, jakiś item był, ale dał nam trinket. A, ten trinket jest dobry. No musimy damage otrzymać, bo widzę, że kończy się miejsce. Kolejny trinket, ten jest słaby, tego nie chcę. A, dobra, tu utrzymamy damage, wchłoniemy sobie to. A nie, nie zadziałało, bo miałem efekt Holy Mantle z Wooden Crossa. Teraz zadziała. Dobra, możemy sobie wrócić po to. A, trzeba było najpierw to wchłonąć, żeby zobaczyć, czy ten efekt działa. Ale nie, bo jakby zadziała, to bym zostawił te black karty w First Roomie i tak by się skończyło. O Jezus, nie mogę tam pójść, szkoda. Bardzo szkoda. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że zagrałem pod Devil Roomy. Powinienem chyba pod Angel Roomy. Raczej. Prędzej na tym challenge'u. To jest w sumie... interesujące, bo możemy sobie wchodzić do Curse Roomów bez otrzymania obrażeń. Widzicie, nie ma tych kolców. I nie ma zwykłych kolców, zniknęły. Jak wyrzucę trinket, to się pojawią z powrotem. Tylko teraz jest taki problem. Nie będę miał się czym ranić i wchłaniać trinketów. Jak nie będzie Curse Roomów, to będę musiał normalnie się ranić od wrogów. No ale dobra, to się przyda na przyszłe pokoje. O, na przyszłe poziomy, super. To jest też nowy trinket. Ale fajnie, już działa, dobrze. Dobra, chodźmy tu, bo jeszcze sklep będzie. Może w końcu jakiś sklep będzie jeden dobry. No ten w Curse of the Blind pewnie też był dobry, tylko zapomniałem pójść tam.
A, skullback, z którego chyba nie skorzystam, bo chyba nie znajdę żadnego item pod spacy już. Także nieźle zrobiłem. Może sobie wszystko pozbierać. O, to jest dobre. Ma szansę na zduplikowanie karty po użyciu. Tylko teraz... Dobra, zaraz. Weźmy sobie tak. Teraz mogę iść do Curse Roomu się zranić. Tu jeszcze jest bateria. To jest nowy trinket. Spawnuje nam Bonehearta chyba po otrzymaniu obrażeń. No ale nie wiem, czy go chcę. Nie no, wezmę go potem. Chcę tego Monkeypa przetestować. A czemu tutaj? Patrzcie, nie działa Curse Room już, ale lipa. To muszę normalnie się zranić, bez sensu. Curse Room nie działa cały czas. Chyba nie powinno tak być. Interesujące. A może i powinno. Dobra, tak czy siak bierz to i to. Tak mi się wydaje, że po otrzymaniu obrażeń tam mam szansę na Bonehearta. Dobra. No nie chcę cię, sorry. Okej. Wszystko, chyba wszystko. Co tam jeszcze zostawiłem? Tam jeszcze jakiś trinket jest kolejny. Co to jest? A dobra, ciebie nie chciałem. No to idziemy dalej. Kerfthorn jeszcze by się przydał. Mieliśmy już. Cancer, Kerfthorn by się przydał. Albo jakaś korona, która zwiększa wszystkie staty po trochu. To by było spoko. O, Curse of the Claps nie zamieniło mi wrogów. A nie, bo to jest... Tu off. Curse of the Claps tylko powiększa bombę. A tu off Claps by zamieniło mi wrogów też na bombę. Okej, faktycznie. Faktycznie. Dobra, zaraz, skoro idę na katedrę, to nie muszę mieć chyba... Polaroida, czy muszę? O kurde, nie pamiętam. Nie, muszę przecież po łąbie. A i tak mi dało Polaroida. No ale nie i tak bym wziął Polaroida, bo on sam są harty. Czyli tarczę bym dostawał. Także spoko. Dobra, jeszcze trzy pokoje. O, dało mi... A nie, dobra, dostaję Bonehearta po... Uuu, to jest fajne. To jest bardzo dobre, dostaję Bonehearta na każdy start poziomu. A jako, że mam Mouseboxa, to dostaję dwa Bonehearty. O kurde, to jest bardzo dobry trinket. No to nie, no to zostawiam to sobie na pewno. Bo to jest super trinket. No już sporo się efektów nazbierało. Przeszywająca strzała może się trafić. Spowalniająca, glutki. Fajnie tak się zbiera z tych trinketów. Nie no, fajny challenge na trinkety. Nawet jak się nie zna trinketów za dobrze, to nie jest takie złe, bo trinkety są dosyć dobre w większości. Czy tam się da przejść? Da się chyba. Podleczyłbym sobie te Bonehearty, skoro je mam. O, przy okazji Secret Room. Nie chciałem nawet go odblokowywać, niechcący go znalazłem. Fajnie, teraz mam strasznie dużo zdrowia dzięki tym Bonehearty'om. No przypominam, trzeba 3 razy dostać obrażenia, żeby stracić Bonehearta, a na łąbie i dalej 2 razy. A tak to 1. Żeby stracić całe serce, także fajnie. Zwiększa szansę na Eternal Hearty, chyba nie chcę. Nie przyda się. Patrzcie, cały czas są te Curse Roomy zamknięte. No. Znaczy nie, żeby to było złe. To jest bardzo dobra. Fajny trinket. Nie tylko zamyka te kolce, ale też Curse Roomy. Kolce w Curse Roomach. Super trinket. Można sobie za darmo do Curse Roomu wchodzić. Black Lipstick. Zwiększa szansę chyba na... Czarne Serca? Nie, to Demon Style chyba zwiększa szansę. A ten mi daje damage up. Okej. Nie wiem z czego dokładnie, ale daje mi damage up, także zostawiam to. Dobra, chciałbym dostać obrażenia.
Chyba się specjalnie zranię nawet. No, nawet specjalnie się zranię, żeby wchłonąć te dwa trinkety. I sobie wrócimy po tamten. Tego raczej nie chcę. Eternal Heartów więcej raczej nie ma potrzeby. Chociaż tego nie chciałbym wchłaniać. Chyba... Nie wiem, czy on będzie mi wymieniał Bone Hearty potem na Soul Hearty, jak już będzie wszystko zapełnione. Nie wiem, nie wiem. O, ale patrzcie, Sacrifice Room kolce są schowane. No, to nie jest takie dobre, jakbym chciał grać. Pod klucze na Mega Szatana, ale jakbym chciał pójść do Dark Roomu, to wcale nie jest takie dobre. Trzeba pamiętać. No tak, wszystkie kolce, dosłownie wszystkie. Okej, warto pamiętać. No ale nie, normalnie, na normalnym podejściu to pewnie bym sobie wyrzucił ten trinket, bo wątpię, żebym miał wchłonięty. Dobra, tego nie chcę, bo on mi wymienia jakoś itemy. Nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach, ale wymienia mi itemy. Tego nie chcę na pewno. Czy tam przedmiot pod spacją wymienia, jak używam, no to tym bardziej nie chcę. Jaki interesujący pokoik. Mysterious Paper, dobra, on nic wartościowego nie robi. No ale go wezmę, no. Już nie chce mi się chodzić, chyba szczerze mówiąc jesteśmy gotowi na Isaaca, tak mi się wydaje, i to spokojnie. Z tym, co mamy. Kolejny nowy trinket. Muszki daje, które atakują wrogów. I chyba potem do nas wracają. A to może zostać. Oj, chyba będziemy mieli przemianę w Gapiego. Pamiętacie ten przedmiot na samym starcie, trinket? Który daje najmniej 1/3 przemianę w Gapiego? No właśnie. Oj, bonharty działają na zwykłe deale. Nie wiedziałem. Nie wiem, czy to było w Repentance, czy było wcześniej. Tak czy siak, ważna informacja. No i super, mamy Gapiego. Nie, no to teraz na stówę jesteśmy gotowi. Wiecie co, ja już nawet nie chcę na tym etapie tych bonehartów. Nie wiem, czy one działają, kurczę, z Polaroidem. No ale nie chcę ich. Już sobie damy radę bez większych problemów z Isaaciem. Naprawdę. Czy dwa poziomy zostały? Także easy. Dingleberry, co to jest za śmieszny trinket? Spanuje te dingle małe? Po wyczyszczeniu pokoju zaraz zobaczę, nie pamiętam. No, spanuje dwa dingle po wyczyszczeniu pokoju, może zostać. Możemy się zranić raz, żeby to wchłonąć. Oj, możemy trochę pograć. No ale już nie, szczerze mówiąc, nie potrzebujemy nic. W sumie już możemy iść na Isaaca. Złote bomby, miło. Może coś wysadzimy po drodze. Kupy warto rozwalać dalej, bo z nich muchy nam wylecą. No dobra, już sobie damy radę bez problemu. Fajnie. Może tu Secret Room być? Jeszcze sobie pójdziemy do Boss Challenge Roomu. No i proszę, jest. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to będzie akurat. Ten trinket możemy sobie wziąć. Dwa razy więcej pająków i much z różnych źródeł. Duct tape. No, nie pamiętam dokładnie. Familiary są przylepione chyba do nas. Co to jest? Chaos card. Przyjemne, akurat na Isaaca. Devil Scrum, to jest interesujący trinket. Bo może chyba dawać Devil Roomy zamiast Treasure Roomu, tak mi się wydaje. No ale teraz już się nie przyda. Interesujący trinket. Auć. Ała, proszę we mnie nie strzelać.
Dobra, darmowe curse roomy, super! A dobra, już teraz łatwiutko. Nie wiem, po co ja po te bomby wracam. O, szybkie strzały. A, to nie chcę tego, nie, to wcale nie jest takie dobra. Koeskarda sobie zostawimy na Isaaca i lecimy po Isaaczka. Oś tu Isaac, Isaac leci po Isaaca, fajnie. A, to losowe te kubki spawnuje, może te złote spawnować, to w sumie kurde dobra, bo te złote mogą... Mają efekt Midas Touch, mogą zamienić przeciwników w złoto i jak ich zabijemy, to dostajemy hajs, fajne. To możemy sobie wziąć, jak zginiemy, coś zespawnujemy jako The Lost. No ale raczej nie zginiemy. A, zapomniałem. Nie przyjrzałem się, myślałem, że to jest zwykły żebraczek. Ale nie, zaraz. A właśnie, patrzcie na to, Safety Scissors i bombowy żebraczek, możemy sobie spawnować bomby w nieskończoność. Fajne, nie? Miła. Widzicie, jakie fajne? Safety Scissors plus bombowy żebraczek, macie bomby w nieskończoność. Miła. Kurde, najwytrzymalszy żebrak na świecie. Dostaje bomby na twarz cały czas i nic. Fajnie, zaraz sobie wymienię te bomby, zobaczymy co mi dasz. No i miło. No i takie wymiany, to ja rozumiem. Mistrz handlu. Zaraz mi odda te bomby, jak będę miał mało. To jest profesor handlu. Nie widać, że nie jest Jaroszem, jeżeli chodzi o handel. A nie chce mi się tak na tobie grać, szczerze mówiąc, godzina teraz. Aż w końcu dasz jakiś item. A, po prostu skończmy ten challenge. Dobra, Isaac, idę po ciebie. No i w końcu nie wiem, czy opłaca się brać ten Old Capacitor, który nie ładuje item pod spację, ale zwiększa szanse na baterię. Nie wiem, czy się opłaca, czy nie w końcu. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. O, ten czuwak kupa nawet. Tato nie wiem co robi. Patrzcie ile trinketów zdobyliśmy, no. Dwa razy więcej niż normalnie jakbyśmy itemy znajdowali pewnie. I pewnie by było więcej, gdybym nie wziął tego Old Capacitora. Chyba normalne ładowanie po spacji jest lepsze. Tak mi się wydaje. No, jest i Demon Style. Większa szansa na Black Hearty. Teraz w sumie to mogę już wziąć. Już mi wszystko jedno. Już mi wszystko jedno, naprawdę. Nie wiem, czy to jest Demon Stage, czy Black Lipstick, ja nie rozróżniałem nigdy. Ale Black Lipstick dało mi damage upa. W sumie nie wiem dlaczego, od czego mi dało damage upa. Od czego to zależało, ale nieważne. Your Soul. Nie wiem co to robi, to też jest nowy item. No ale wezmę to sobie. Żeby się nie okazało, że jak dostanę obrażenia, to spawnuje mnie jako The Lost, czy jakieś inne chore gówno, bo to by nie było miłe. A nie, dobra, 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 ta korona wcześniej, którą mieliśmy, spawnuje Treasure Room w katedrze, myślałem, że to spawnuje... ma szansę na Angel Room w katedrze, a to Treasure Room spawnuje, spoko. No to teraz już wiem, Treasure Room w katedrze, a nie Angel Room możliwe. Tego nie chcę chyba. Jak dostajemy obrażenia, chyba to aktywuje nam przedmiot pod spację. A zaraz, czy to działa na przedmiot pod spację, który nie jest naładowany? Chyba nie. Bo mi nie wyrzuciło trinketu. No to nieważne. No to nieważne.
A sklepik czemu się... A nie, dobra, to... Jednak nie, chyba dobrze mówiłem z tym, Trinketem. Ma szansę na Angel Room, może? No bo nie, sklep się zespawnował przez challenge, bo nie miałem tego coina, widzę. No to dalej, nie wiem. To ten Trinket albo spawnuje Treasure Room, albo Angel Room. W takim razie, ale to może Angel Room w takim razie? No bo Treasure Room i sklep jest dalej. No bo to jest challenge. O, znowu ty się zespanowałeś. A nie, to jest coś innego. Tamto mi zespanowało familiara, widzę, który strzela. I coś takiego było, że jak zginie, to... Że on może zginąć, a jak nie zginie, to na kolejnym poziomie dostaje jakieś rzeczy? Nie wiem, bo jest taki item, a ten Trinket pewnie jest podobny do niego. A ten, który to dostałem, to nie wiem, co to jest. To jeszcze jakiś inny jest. Już się pogubiłem. Nieważne. Tak czy siak wygraliśmy. A, spoko. Challenge. Ice Cube. Czy prosty, czy trudny? Ciężko powiedzieć. Zależy bardzo od tego, jak dużo trinketów znacie, jaka jest wasza wiedza na temat trinketów, no i jakie trinkety wam wypadają. Ale ogólnie, chyba nie taki zły challenge. Do ogarnięcia. Dobra, kolejny odcinek. Odblokuję sobie jakąś alternatywną postać, a może kilka sobie odblokuję. Tak jak mówię, nie będę wam tego raczej pokazywał, jak walczę z The Beast. Alternatywny nie będę wam oczywiście pokazywał chyba wszystko. No tymi mogę wam pokazać, jak walczę z The Mother w sumie, bo tak jak mówiłem, alternatywne pokoje, warto je zobaczyć jak najwięcej. Ale z tym, z The Beast raczej nie będę. Znaczy i tak, odblokuję sobie tych alternatywnych postaci parę i później w kolejnych odcinkach będziemy sobie nimi grać. Którymi jeszcze sobie zobaczę, ale jak na razie... To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Siema!